Robert Garcia ma przygotować Antonego Joshua do rewanżowej walki z Aleksandrem Usykiem, podał wczoraj na Twitterze Mike Coppinger z ESPN. Póki co ani Garcia, ani Joshua osobiście wiadomości tej nie potwierdzili, mimo wszystko błyskawicznie obiegła ona wszystkie bokserskie media. Joshua do pierwszego, przegranego na punkty pojedynku z Usykiem, trenował ze swoim wieloletnim szkoleniowcem Robertem McCrackenem, z którym znał się jeszcze z czasów kadry olimpijskiej, jednak po porażce uznał, że przyszedł czas na zmianę. Joshua już w październiku, czyli kilka tygodni po utracie mistrzowskich pasów wagi ciężkiej na rzecz Aleksandra Usyka, udał się w podróż po USA, gdzie odwiedził kilku światowej klasy szkoleniowców, m.in. Ediego Reynoso czy Virgila Huntera. W gronie trenerów, z którymi spotkał się AJ, był także Robert Garcia. Po powrocie z tej wycieczki do USA Joshua oficjalnie zakomunikował, że McCracken nie będzie już jego pierwszym trenerem. Później pojawiły się wieści, że Joshua na rewanż z Usykiem szykował będzie Angel Fernandez, który dołączył do sztabu Brytyjczyka jeszcze przed rewanżem z Andym Ruizem Juniorem. Jeśli ostatecznie te doniesienia na temat współpracy Joshua z Garcią okażą się prawdziwe, to spodziewać się można, że w rewanżu z Usykiem Wyspiarz faktycznie pójdzie po nokaut, porzucając ten pomysł boksowania ze znakomitym technicznie Ukraińcem, bo ten scenariusz zdecydowanie nie sprawdził się w pierwszej walce. Robert Garcia znany jest z tego, że nastawia swoich podopiecznych ofensywnie, agresywnie, więc no, tutaj szybko powinien znaleźć wspólny język z Joshuą, który wielokrotnie powtarzał, że gdy już drugi raz stanie z Usykiem w ringu, to da upust swojej takiej brutalnej sile i agresji. Pytanie brzmi tylko, czy tych kilka tygodni, które pozostały do walki z Usykiem, wystarczą Joshua i Garcia na wprowadzenie niezbędnych korekt. No, na szczęście dla Joshua czasu na treningi będzie nieco więcej niż pierwotnie zakładano, bo ten rewanż z Usykiem, początkowo planowany na 23 lipca, prawdopodobnie dojdzie do skutku dopiero w połowie sierpnia. Powodem opóźnienia mają być tutaj problemy z prawami telewizyjnymi na Wielką Brytanię, no bo o ile gale Matchroom Boxing na Wyspach pokazuje już od jakiegoś czasu DAZN, to walki z udziałem Joshua prawdopodobnie póki co pozostaną na antenie Sky Sports. Przy okazji, Eddie Hearn twierdzi, że ma wiele ciekawych pomysłów na wypełnienie karty walk tej letniej gali Joshua kontra Usyk. Wcześniej pojawiały się informacje, że podczas imprezy mógłby zaboksować Callum Smith, zaś wczoraj w rozmowie z AFL TV Hearn wspomniał o dwóch kolejnych swoich opcjach na tę galę Usyk Joshua numer 2. Pierwszą z nich jest unifikacyjna walka z udziałem czempiona WBO kategorii junior ciężkiej Lorenza Okoliego, zaś drugą finałowy eliminator IBF dywizji ciężkiej Filip Hrgowicz kontra Zhang Zhilei. Do tego pojedynku pierwotnie dość miało na gali Canelo kontra Bivol. Gospodarzem tej imprezy, tej gali Joshua kontra Usyk, ma być Arabia Saudyjska. To jest w zasadzie opcja potwierdzona i pewna. Podobno inwestorzy z tego kraju na organizacji imprezy mieli wyłożyć 120 milionów dolarów. Także teraz pozostaje czekać na oficjalne, finalne potwierdzenie tej walki Joshua kontra Usyk numer 2. No i wcześniej pewnie pojawi się też wiadomość, czy faktycznie to Robert Garcia trenował będzie Joshua na ten wielki, wielki rewanż o 3 mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. Con una pasión tan fuerte.